to jest Nico Allen Jenkins, który stoi w obliczu oskarżeń o wielokrotne morderstwa w Omaha w stanie Nebraska. Jenkins jest niesławnym amerykańskim seryjnym mordercą, który rozpoczął swoje mordercze szaleństwo mniej niż 2 tygodnie po wyjściu z więzienia, gdzie spędził 10,5 roku za kradzież samochodu, którego dokonał w wieku 15 lat, oraz za napady, których dopuścił się w więzieniu. Jenkins twierdzi, że popełnił morderstwa na rozkaz starożytnego boga węży, Apophisa. Jenkins rozpoczął swoją przestępczą karierę w wieku 7 lat, kiedy to został oskarżony o wniesienie broni do szkoły. Dnia 11 sierpnia 2013 roku patrolujący funkcjonariusz odkrył 2 ciała w białym pick-upie marki Ford, zaparkowanym w pobliżu miejskiego basenu przy ulicach 18. Obie ofiary zostały postrzelone w głowę, a ich kieszenie były wywrócone na lewą stronę. Zostały zwabione na spotkanie z 2 kobietami w celach seksualnych. Mordercze szaleństwo rozpoczęło się od tego przypadkowego podwójnego morderstwa, które miało miejsce mniej niż 2 tygodnie po uwolnieniu Jenkinsona z więzienia. Dnia 30 lipca 4. i ostatnia ofiara Jenkinsona, Andrea Kruger, została odkryta 21 sierpnia około 2:15 nad ranem przez zastępczego szeryfa, który odpowiedział na zgłoszenie o strzałach. Jej ciało znaleziono leżące na drodze przy ulicach 168 i Ford, z 2 ranami od strzałów, z 12-gołdżowego shotgunu w twarz, szyję i ramię. Kruger wracała do domu po pracy jako barmanka w pobliżu ulicy 178 i Pacific. Jenkins przyznał się do wszystkich 4 morderstw podczas chaotycznego 8-godzinnego przesłuchania. Jenkins told police that the acts were sacrifices to Apophis, a deity, in the ancient Egyptian religion. Jenkins został uznany za zdolnego do stawienia czoła sądowi i pozwolono mu reprezentować się samodzielnie pod nadzorem doradczych prawników. Jeśli myślisz, że jego przestępstwa były okropne, poczekaj, aż zobaczysz, jak się zachowywał w sądzie. Podczas procesu Jenkins utrzymywał, że działał na rozkaz Apophisa. Jego teatralne występy w sądzie obejmowały mówienie w językach, wycie oraz wywoływanie imion swoich ofiar. Obrona Jenkinsona argumentowała, że cierpiał na choroby psychiczne, w tym schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. Jednak psychiatra stwierdził, że Jenkins ma zaburzenie osobowości aspołecznej i symuluje objawy psychotyczne. Jenkins został uznany za winnego 4 morderstw i skazany na karę śmierci w maju 2017 roku. Zatem ten panel uznaje karę śmierci za stosowną i postanawia ją wymierzyć za każde z 4 morderstw popełnionych przez oskarżonego. Zaskakująco pozostaje on bez wyrzutów sumienia i emocji. To jest Markite Lloyd, który staje w obliczu zarzutów o morderstwo na Florydzie. Już wcześniej odsiadywał dożywocie za zabicie Sadie Dixon, swojej ciężarnej byłej dziewczyny. Był na boku w związku z jej morderstwem, gdy pewnego dnia, 9 stycznia 2017 roku, klientka w sklepie Walmart dostrzegła go. Porucznik Deborah Clayton, którą widzicie tutaj, weszła do sklepu o równo 6:45. 15 minut później zauważyliście porucznik Deborah Clayton, gdy weszła. Oboje zaczęli robić zakupy, kilka razy krzyżując swoje drogi, nie mając pojęcia, co ich czeka. Porucznik Deborah Clayton próbowała go zatrzymać, ale Lloyd strzelił i zabił ją podczas strzelaniny przed sklepem. Po strzelaninie Lloyd uciekł, a władze odnalazły go 9 dni później. Lloyd nie poddał się łatwo. Stracił oko w wyniku starcia z policją. Twierdził również, że doznał uszkodzenia mózgu, gdy funkcjonariusze go bili i kopali. Proces skazania mordercy Claytona, Lloyda, został opóźniony z powodu obaw o jego zdrowie psychiczne. Podczas rozprawy twierdził, że strzelał do Clayton w obronie własnej i że był w szale podczas zdarzenia. Sędzia uznał go jednak za kompetentnego do kontynuowania postępowania skazującego. Correct. Mr. Lloyd, watch your tone and the way you speak. Out. Out. Jakby jego zbrodnie były wystarczająco okropne, jego zachowanie w sądzie jeszcze bardziej szokuje. Podczas procesu Lloyd twierdził, że strzelił do Clayton w obronie własnej.
Także miesiąc przed śmiercią Claytona twierdził, że działał w obronie własnej, gdy strzelił do Dixon i jej brata. Utrzymywał, że po prostu zareagował i nie miał zamiaru nikogo zabić. Lloyd został skazany na karę śmierci za 5 zarzutów, w tym za morderstwo pierwszego stopnia funkcjonariusza policji, usiłowanie morderstwa pierwszego stopnia, napaść z użyciem broni, kradzież samochodu z bronią oraz posiadanie broni. We, the jury, unanimously find that the defendant Markeith Lloyd should be sentenced to death. Wyrok został ogłoszony przez sędzię 9. okręgu, Letitia Marquez, niemal 3 miesiące po tym, jak ława przysięgłych zaleciła karę śmierci. Lloyd zareagował werbalnie, gdy ogłoszono mu wyrok. Wyrok zapadł ponad 5 lat po zabójstwie Clayton. Miała 42 lata w momencie swojej śmierci i pośmiertnie awansowano ją na stopień porucznika. Szef policji w Orlando, Orlando Rolon, wyraził nadzieję, że wyrok przyniesie ulgę społeczności, wiedząc, że niebezpieczny morderca będzie musiał stawić czoła najwyższej karze przewidzianej przez prawo. Jednak bez względu na to, jak straszne były działania i reakcje Lloyda, ta następna sprawa szokuje jeszcze bardziej. To jest Diana Lovejoy, kobieta z Carlsbad, która staje przed sądem w związku z usiłowaniem morderstwa oraz spisaniem planu zabójstwa. Lovejoy, 44-letnia mieszkanka Kalifornii, trafiła na czołówki gazet we wrześniu 2016 roku, gdy została uznana za winną usiłowania zabójstwa swojego byłego męża, Grega Mulvahilla. Strzelanina miała miejsce na ciemnej, wyboistej drodze w Carlsbad w Kalifornii, gdzie Mulvahill został postrzelony w bok. Relacja Lovejoy i Mulvahilla pogorszyła się po gorzkim rozwodzie i batalii o opiekę nad ich synem. Sprawa wzbudziła sensację, a sąd wysłuchał fałszywych oskarżeń Lovejoy o przemoc wobec jej byłego męża. Te oskarżenia okazały się nieprawdziwe i były użyte jako chwyt, aby uzyskać pełną opiekę nad ich małym synem. Lovejoy poznała McDavida w strzelnicy w Oceanside, gdzie pracował i wkrótce nawiązała z nim romans, mimo że McDavid był żonaty. McDavid był byłym Marines i instruktorem w szkole piechoty. Lovejoy wynajęła go, aby zrealizował strzelaninę, udając prywatnego detektywa i oferując dowody na rzekomą przemoc Mulvahilla. Możesz pomyśleć, że sprawa jest prosta, ale poczekaj, aż usłyszysz obronę, którą Lovejoy i McDavid przedstawili w sądzie podczas rozprawy skazującej. Oboje zaprzeczyli jakiegokolwiek zaangażowaniu w plan zabójstwa, twierdząc, że nigdy nie mieli zamiaru zabić Mulvahilla. Lovejoy była emocjonalna i w płaczu zapewniała, że nigdy by nie odebrała ojca swojemu synowi. Niektórzy ludzie na tym świecie wydają się myśleć, że mogłabym to zrobić. McDavid twierdził, że Lovejoy zmanipulowała go do wykonania strzelaniny i że ława przysięgłych się myliła. Nalegał, że mając swoje wyszkolenie, mógłby zabić Mulvahilla, gdyby rzeczywiście tego chciał. Pomimo ich zapewnień o niewinności, prokurator argumentował, że oboje obwiniają innych i nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny. Lovejoy została skazana na 26 lat w więzieniu, podczas gdy jej wspólnik, Welton McDavid Jr., otrzymał wyrok 50 lat za pociągnięcie za spust, który zabił Mulvahilla. Gdy Lovejoy usłyszała swój wyrok, osunęła się na stół. Jednak niezależnie od tego, jak źle uważasz, że zareagowała Diana Lovejoy, nie był to jedyny przypadek, kiedy skazany dziwnie zareagował na wyrok dożywocia, jak w sprawie, o której zaraz opowiem. To jest Michael Madison, który został oskarżony o morderstwo w Cleveland. Michael Madison był amerykańskim skazanym seryjnym mordercą i przestępcą seksualnym z East Cleveland w stanie Ohio. Historia Michaela nie jest dla osób o słabych nerwach. W 2013 roku Michael został aresztowany za morderstwa co najmniej 3 kobiet w okresie 9 miesięcy w latach 2012 i 2013. Michael urodził się 15 października 1977 roku jako dziecko nieplanowanej ciąży. Jego ojciec zaprzeczył, że jest jego synem, co skutkowało brakiem kontaktu z nim. Michael miał trudne dzieciństwo. Wychowywał się w domu z matką, która była skrajnie abusywna, a jej chłopcy także go nękali. Później Michael przyznał, że miał mieszane uczucia co do śmierci swojej matki.
19 lipca 2013 roku policja otrzymała zgłoszenia o przykrym zapachu wydobywającym się z garażu wynajmowanego przez Michaela. Kiedy przeprowadzili śledztwo, odkryli w nim rozkładające się ciało. Następnego dnia znaleziono dwa kolejne ciała, jedno w ogrodzie, a drugie w piwnicy pustego domu. Ciała trzech kobiet były owinięte w plastikowe torby i znajdowały się 100 do 200 metrów od siebie. Ofiary zidentyfikowano jako Shatisha Shili, mającą 28 lat, która była zaginiona od września 2012 roku. Angele Deskins, 38 lat, mieszkankę Cleveland, która zaginęła w czerwcu 2013 roku, oraz Shirelde Helen Terry, 18 lat, która ostatni raz była widziana wychodząc z podstawówki w Cleveland 10 lipca 2013 roku, gdzie miała letnią pracę. Po uzyskaniu nakazu przeszukania, policja weszła do mieszkania Michaela, gdzie znalazła dalsze dowody rozkładu. Po krótkim impasie z policją w domu jego matki, Michael został aresztowany bez incydentów. Jednak w sądzie miało miejsce więcej dramatów, gdy Michael, okazując brak wyrzutów sumienia, uśmiechnął się do ojca jednej ze swoich ofiar, co skłoniło go do rzucenia się na niego. Outweigh the mitigating factors by proof beyond a reasonable doubt. Accordingly, the sentence of death is imposed upon the defendant Michael Madison on counts 1, 4 and 7. Michael został oskarżony o trzy zarzuty o zaostrzone morderstwo 22 lipca 2013 roku. W 2016 roku Michael został skazany na karę śmierci i obecnie przebywa w celi śmierci. Po rozważeniu okoliczności obciążających, takich jak sposób postępowania, morderstwo kwalifikowane, porwanie oraz gwałt, za które oskarżony został uznany za winnego, sąd stwierdził, że te okoliczności przeważają nad czynnikami łagodzącymi. W związku z tym na Michaela Madisona nałożono karę śmierci w związku z zarzutami pierwszym, czwartym i siódmym. Pozostał bez emocji, gdy ogłoszono jego wyrok. Michael nie będzie już uśmiechał się do krewnych ofiar, jednak prawdopodobnie nawet on byłby w szoku w obliczu tego, co miało miejsce w następnej sprawie. To jest Erika May Batts i Shanita Latrice Cunningham. Ta para stoi w obliczu zarzutów związanych ze śmiercią Serenity Richardson w sądzie w Charleston w północnej Karolinie. W 2009 roku trzyletnia dziewczynka Serenity Richardson została znaleziona martwa. Przyczyną śmierci ustalono, że były to ręce jej własnej matki chrzestnej, Erici, i jej kochanki, Shanity. Serenity była na dwutygodniowych wakacjach u Erici, gdy doszło do tragedii. Sąd usłyszał, że nie była to pierwsza sytuacja, w której kobiety stosowały przemoc wobec Serenity. W rzeczywistości często posługiwały się paskiem i plastikowymi wieszakami. Każda część ciała Serenity nosiła ślady przemocy, z wyjątkiem jej stóp. Kiedy dziewczynka straciła przytomność, kobiety próbowały ją reanimować przy pomocy wybielacza i lodu, ale była już martwa, gdy dotarła pomoc medyczna. Kobiety twierdziły, że Serenity miała wypadek podczas korzystania z nocnika i że nie zdawały sobie sprawy, że ich działania doprowadzą do jej śmierci. Jakby samo znęcanie się nie było wystarczająco okropne, dramat, który miał miejsce na sali sądowej, sprawił, że sprawa stała się jeszcze bardziej wzruszająca. Proces był bardzo emocjonalny, a kiedy sędzia Deidra Richardson ogłosiła wyrok, obie kobiety przewróciły się na podłogę, krzycząc bez opamiętania. Pracownicy sądu musieli je podnieść z podłogi i wyprowadzić z sali. Matka Batts również została fizycznie usunięta przez trzech pracowników sądu po tym, jak zaczęła krzyczeć na swoją córkę, by wstała. Prokurator Elizabeth Gordon zauważyła, że była to najgorsza sprawa, jaką widziała w czteroletniej karierze. Erika i Shanita zostały uznane za winne morderstwa i spędzą resztę życia w więzieniu. Jednak niezależnie od tego, jak oburzające wydają się przypadki Erici i Shanity oraz ich reakcje, nie można ich porównać do przypadku Michaela Madisona.